Siemano, słuchajcie, witam was z miasta, które nazywa się Ika, ale na tym mieście skupimy się czy jutro w tym samym odcinku, tylko że jestem zakręcony, bo jadę, zwiedzam, się pakuję, jadę dalej, wszystko wiecie, na wariackich papierach. To, co chcę tu zrobić, a przespać się chcę w Łakacina, to jest taka oaza, jakby na pustyni. No na pustyni, no bo tu jest nieopodal pustynia Nazca. I tam chcę się dzisiaj znaleźć, żeby tam popatrzeć, co tam jest. Zameldować się przede wszystkim, bo nie mam meldunku żadnego nigdzie. A jutro przyjadę tutaj. O, pani ciasta sprzedaje, ja nic nie jadłem. Najpierw coś zjem, a później pojedziemy. Aha, no i za tuk-tuka gość powiedział mi, że piątaka trzeba zapłacić. Ja powiedziałem mu piątaka, on powiedział 7, ja mówię 6, on 7. No i powiedziałem mu dobra, 7 i jedziemy gościu. Bo czas jest co? Cenniejszy. Jelo. Jestem, dojechałem. Chwila, moment. Oni chcieli 50 zł, 50 soles, co ich tutaj pogięło chyba. Jak na razie to w środeczku to nie wygląda jakoś fajnie. Na zdjęciach w internecie to był sztosik. Spróbuję odpalić drona, albo nawet jak nie drona, to widzicie wszędzie wokół są takie wyspy, wydmy czy takie góry z piasku. I tam sobie ludzie wchodzą sobie tam na punkt widokowy, jako punkt widokowy. Tu można zjeżdżać na snowboardzie, czy tam sandboardzie, no bo snow to śnieg, ale można. I dużo innych takich kładów, nie kładów. Ja na razie idę się tutaj zameldować gdzieś. Patrzę, że dzisiaj to już chyba nawet tak nie warto mi wychodzić tam na górę, bo nie będzie zachodu słońca takiego wymarzonego. Puszczę drona. Do tego rano się tam wybierzemy. Kurczę, jestem taki głodny, że muszę coś najpierw zjeść. Nie ma bata. Dobra, zanim pójdę zjeść, to puszczę drona. Mojo, jak się sknoci mi pogoda, to będę żałował. Tu znalazłem takie fajne miejsce z muzyczką w tle. A tutaj nim wystartujemy, elo! Okej, widzieliście co widzieliście i to co ja widziałem i wcale tak zwanej dupy nie urywa w porównaniu do tego co tam można sobie
zobaczyć na zdjęciach. Podejrzewam, że to jest w zależności od pogody. Od pogody, moi mili. Przecież mocne słońce, jest piękny zachód słońca, no to będą tutaj super widoki. A dzisiaj było tak słabo, bo widać jak jest. Tam może jakieś kolory się nabierają powoli, coś tam może jeszcze się uratuje. Ale to wszystko wygląda jak wygląda. To przecież taka mała oaza, można powiedzieć. Idealne miejsce na zrobienie spotu turystycznego i w sumie działa. Bardzo dużo osób tutaj ciągnie. Patrzcie, snowboardy, wcześniej widziałem narty. To chyba są najbardziej takie rzeczy, które sprawią tu wam przyjemność. Ponadto jeziorko, które można tu zauważyć, no i które robi tu chyba największą robotę. To ma do zaoferowania wam rowerki wodne. O, kto lubi sobie popedałować na wodzie, o, nawet jest łódka. No, podejrzewam, że nawet spoko. I tak na dobrą sprawę, to nie ma tu nic takiego. Można sobie tylko jeszcze pojeździć quadami albo pozjeżdżać na snowboardzie czy na nartach. No to są takie aktywności, które moim zdaniem byłyby dla mnie najlepsze. Aczkolwiek nie mam na to parcia. Lubię na nartach jeździć, jeździłem wiele razy, przy mnie jeżdżę, nie jestem jakimś tam zawodowym narciarzem, ale coś tam jeżdżę, znaczy no troszkę jeżdżę na śniegu. Więc nie jara mnie to. Kiedyś próbowaliśmy z Przywarskim Piotkiem jeździć w Wietnamie, ale jakoś nam się nie udawało, jakaś chyba trefna deska była albo piach był nie taki. No, także taką przygodę też mamy ze sobą. Teraz będzie problem z jedzeniem. Kurde beleks. Gdzie tu zjeść? Jak zjeść? 30 soles za kurczaka. Frytki i ryż, no, czyli klasyka. Ale naprawdę dobry kurczak. Tutaj widzę, że jest przyprawiony takim sosikiem z chyba sosu sojowego. Bardzo to dobrze smakuje. 30 zł, 30 soles i jestem zadowolony. Dobra, jest już rano i miałem tam wejść, tam sobie ludzie latają na paralotni czy na paraglajdzie. Miałem sobie wejść, zrobić sobie, miałem zdjęcie, tam nawet takie fajne zdjęcia można sobie zrobić, jak ktoś dobrze wykadruje, a niektórzy to jak jeszcze się podkręcą, to w ogóle, no ale szczerze nie chce mi się, ponieważ nie mam parcia na to zdjęcie. Widzieliśmy to wszystko z drona, a poza tym dzisiaj jest taki dzień ciężki, znaczy ciężka będzie noc, bo o godzinie 19 mam autobus do Arequipy. No i na miejscu będziemy o godzinie już wam mówię 7:30 rano, więc to będzie ciężka podróż. Dzisiaj wymeldowanie i muszę cały dzień spędzić gdzieś, a z racji, że w oazie nie ma co robić, to czekam tylko do 12 i zabieram was do Iki i tam, przepraszam, Iwice, coś tam trzeba wykombinować do wieczora. Przyjechałem z powrotem do Ika. Mam cały dzień. Muszę coś zjeść i zostawić gdzieś plecak, a później eksploracja. Pierwsza normalna restauracja, w której można zjeść za 10 soles. Naprawdę. Jak do tej pory spotykałem, no w sumie byłem w Paracas turystycznie. Lima na Miraflores. No kurczę, szukałem, nie mogłem znaleźć nic tanio. Ale nie chciało mi się wyjeżdżać dalej. No i to, wczoraj w Oazie też nie było tanio, no bo dopiero tutaj Wika. Patrzcie, panie, jeszcze mi pierwsze zupę. O, raz semiga. Patrzcie, taki rosołek, można powiedzieć. I
I będę miał do tego drugie danie jeszcze. Także super. Na drugie mam, nie pamiętam jak się to nazywa. No to jest coś takiego jak spaghetti z kawałkiem kurczaka. Ten rosół kosztował, znaczy, przepraszam, smakował jak rosół praktycznie. I jeszcze kompocik do tego. Powiem wam tyle, że w tej Ika to tutaj nic nie ma praktycznie. Więc tak się przejdziemy tylko ulicami. Są jakieś atrakcje, ale po 8-12 km stąd. Więc zobaczymy takie zwykłe, normalne życie. Jelo. Fajne są te góry w tle. Później spróbuję przejść na drugą stronę, są bardziej widoczne. A tak to same tuktuki w lewo i w prawo jeżdżą. Jelo. Wiecie co, mam misję. Brakuje mi skarpetek. A więc pójdę sobie poszukać skarpet. Tam wygląda na to, że może się urodzi jakieś centrum. Trafiłem do centralnej części Ika. Jest park. I teraz tylko skarpetki jeszcze. Muszę stwierdzić, że Peruwiańczycy są chyba hazardzistami, ponieważ Ika to nie jest duże miasto, a już mijam trzecie duże kasyno i nie wykluczam, że tam w oddali jeszcze jest jakieś. Do tego spotkałem po drodze parę takich małych kasyn, wiecie, małe pomieszczenia z automatami do gier i dużo kasyn spotkałem w Limie. Tam już było naprawdę ich dużo. A tu gdzie jesteśmy? I tutaj każda ulica praktycznie wygląda tak samo. Wszędzie pipczą i czuję się jakbym był gdzieś w Azji. Kurde. Omega tutaj. Współczynnik pipkania jest bardzo wysoki. Po pierwsze pipczą jako taksówkarze, żeby zwrócić twoją uwagę. Dwa, pipczą, bo ktoś im przeszkadza na drodze. A trzy, to zawsze jak widzą jakąś fajną, ładną kobietę z zgrabnym tyłeczkiem, to zawsze pipczą. Zawsze to widziałem, jak jeździłem z gośćmi tutaj w taksówkach i widzieli jakąś laskę, to po prostu jest taki krótki pip. Wtedy jest takie krótkie pip, pip i elo. Zmieniłem stronę i pokażę wam właśnie tą fajną górkę, która się tak fajnie tam w tle wyróżnia. Pyk, o, teraz ładnie ją widać. No i obszedłem co miałem obejść, myślałem, że trafię na coś ciekawego. Jestem prawie na końcu i nie spotkałem nic, a tutaj już się robi taki syf większy. Można zaobserwować, tam coś leży, o kurde, bo nas przyjadą. Tu jeszcze można byłoby wejść, popatrzeć co jest grane. To jest Aloes. Ostatnio ktoś mi napisał w komentarzu, jak robiłem o cenach w Ekwadorze, że to jest agawa. A tutaj pani potwierdziła, że to jest aloes i po prostu sprzedaje jeszcze jakieś ziółka, popakowane liście. Zobaczcie, kto zna ten kwiatek, to pani widać, że sama sobie na polu zbiera. No. A okej. Okej, gracias amiga. Patrzcie, pani mi powiedziała, że tutaj jest niebezpiecznie. No. Okej. Okay. Pan mówi, że pan tam nie szedł. Okej. Okay. Okej, okay, gras. Okej. Okay. Okej, okay, gras amigo. Okej, okay. Peligroso. Muy peligro. Super. Żeby nie ten aloes, który jest bardzo zdrowy, to mogłem wpaść w tarapaty. Patrzcie co tu mam. Normalnie to ja bym wchodził w takie uliczki, ale mam tutaj cały dobytek życia, paszporty, dokumenty, pieniądze, karty, telefony i kamery. Więc gdyby nie aloes, to pewnie bym tam poszedł. Teoretycznie mogłoby się coś stać, ale pani powiedziała na odchodne, żebym tam nie szedł, że jest niebezpiecznie.
Później zatrzymał się gościu i mówił, że jest niebezpiecznie. Zapytałem się go, czy jest bardzo niebezpiecznie. Patrzcie, tylko jeszcze wam powiem. Pan ma tu taką fajną kolekcję misi i... Jakie to jest słodkie! Jak czekolada Wedel. I on też mówił, że jest naprawdę nie za bardzo. A tam się już robiło takie... robiły się jakieś rupiecie, śmiecie na ulicy, więc no... Dobrze, lepiej nie ryzykować. Tym bardziej, że nie lubię ryzykować, kiedy chodzę z pełnym plecakiem. Tutaj pokazali, bo to jest główna ulica, po której teraz sobie właśnie szedłem. I oni mówią, że tutaj sobie możesz chodzić w tej, w te wzdłuż i wszerz. No i pamiętajcie, że to jest święta dosyć zasada, że jak mówią wam lokalsi i jeden, i drugi, i zaraz trzeci, że jest niebezpiecznie, żebyście tam nie szli, to nie chodźcie. Chyba, że nie macie w kieszeniach nic cennego, no to was nie okradną. Chyba, że to są tak niebezpieczne dzielnice, że moglibyście uznać jakiegoś tam uszczerbku na zdrowiu. No ja myślę, że w tej sytuacji to nie było aż tak niebezpieczne miejsce, że mogliby tam pobić czy cokolwiek, ale okraść mogliby i to by się równało praktycznie chyba powrót do domu. Na mnie na jakiś czas. Dobra, cały dzień przesiedziałem u Chinola. Słońce już zachodzi. To był najdłuższy, albo jeden z najdłuższych dni w moim życiu. Strasznie długo mi się dłużył, ciągnął. Teraz jeszcze muszę znaleźć odpowiedni terminal. I wiecie co, cieszę się, że kupiłem sobie słuchawki, bo już chyba od Gwatemali jeździłem bez słuchawek. Tyle godzin w autobusach, wyobrażacie to sobie? Jeździłem bez niczego, bez muzyki, bez filmów. Teraz przynajmniej parę godzin uda mi się uciąć na filmach. A poza tym to ja zawsze śpię, większość czasu. Mam ten dar w przemieszczaniu się, że potrafię bardzo szybko zasnąć w niewygodnych pozycjach. Oczywiście później jestem połamany. Trzeba uważać, bo nas przyjadą. Chłopaki. O, dobra, raz, dwa, trzy, druga strona. Jestem bezpieczny? Jestem, dobra. No i dobra. Zabieram was na przejażdżkę. Od godziny 19 do godziny 7 lub 8 rano. Spóźnienia. To jest rzecz normalna. I krew mnie zalewa, chociaż wiem, że to jest normalne, chociaż mogę się tego spodziewać, to zawsze zalewa mnie krew. Tego nie widać po mnie, ale w środku czasami mocno się gotuje. Dobra, idę was w kabinie, patrzcie, mam gotarkę. Nie, kabina oczywiście, żartuję. Do tego też jest tutaj folia. I ruszamy. Do widzenia, Iko. Szczerze, o i kawa się powiem, szczerze wam powiem, że ta pustynia nie urzekła mnie, ale i tak musiałem gdzieś tutaj zrobić stopa. Ale wiem, że dla wielu osób to się bardzo podoba. 10 minut jazdy, nie wyjechaliśmy jeszcze z miasta, no i już jest przerwa na jedzenie. 20-30 minut, także kozacko, naprawdę, cieszę się bardzo, wcale nie jestem poddenerwowany. Dla mnie to na razie chyba wsio rybka, oby tylko punktualnie dojechał. Estás bien?
9 w Arequipie i tym samym kończę w tym momencie ten odcinek. Jestem bardzo zadowolony, bo wyspałem się i jestem pełen sił. O dziwo, zawsze wypompowany teraz wyspany, więc spoko. Pójdę się zamelduję i co? Może się jakąś drzemkę utnę, zjem śniadanko. Nie wiem, jaki to odcinek był, taki trochę dziwny, ale jakby nie było, dzięki, że obejrzeliście, że zalajkowaliście, skomentowaliście i zapraszam was na następny odcinek. Arequipa podobno jedno z najpiękniejszych miast, więc na pewno będzie warto. Wpadnijcie, trzymajcie się, elo!